Patrzę na to dziwę. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96,4 FM. Wasza diwa. Witam Państwa serdecznie, chociaż powiem Państwu szczerze, że jestem dzisiaj załamana. Załamana, ponieważ ukazał się nowy singiel pana Iwana Komarenko, artysty skandalisty, który kiedyś pokazał gołe pośladki Super Expressowi na balkonie. Teraz twierdzi, że to była ustawka. Wcześniej twierdził, że mu po prostu ręczniczek spadł. Reprezentował nas o zgrozę na Eurowizji kiedyś z piosenką Laj, 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 tam czarna dziewczyna. No on był twórcą tego słynnego hitu Czarne oczy, widzę czarne oczy. No teraz już o oczach nie śpiewa. Jego nowy singiel nazywa się Pupa w chałupach. I tam w tekście tej piosenki śpiewa, jak cytuję: bawmy się wszyscy w barze w chałupach, bo moja jest najładniejsza pupa. Maćko, kochania, to już naprawdę się odechciewa. Myślałam, że w tym roku to pan Pikej będzie odwieszy nagrodę za najdurniejszy tekst roku, ale jednak tutaj pan Iwan Komarenko i jego wielki comeback przebija wszystko. Naprawdę, nie dość, że pokazał 4 litery, teraz śpiewał 4 literach, no naprawdę jego kariera wróży mu świetlaną przyszłość. Na szczęście, nie tylko Iwanem i jego pupą nasz show biznes stoi. I są dwie nowe piosenki, które mi się bardzo podobają, które słucham non-stop, praktycznie 24h. I to jest, proszę Państwa, piosenka Rozbitkowie, wielki powrót Edyty Bartosiewicz, i piosenka zespołu Lemon Nice. Także myślę, że ktokolwiek będzie chciał jakieś odtrutki na tą pupę Iwana Komarenki, no to posłuchajcie sobie tych dwóch piosenek, na pewno wam się humor poprawi. I broń Boże tylko o tej pupie w chałupach.